Krok siódmy. Boża wola, a Twoja decyzja. W Biblii znajdujemy wiele apeli o decyzję. Mojżesz zbulwersowany odstępczym kultem złotego cielca potłukł kamienne tablice, zaraz potem wezwał ludzi do podjęcia decyzji. Kto jest za Panem do mnie? Druga Mojżeszowa, rozdział 32, werset 26. Ludzie ci musieli później ponieść jej konsekwencje. Jozue przypomniał całą historię wyjścia z Egiptu i na koniec wezwał ludzi do powzięcia decyzji. Powiedział: wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Jozue, rozdział 24, werset 15. Eliasz na górze Karmel do przyglądających się całemu zdarzeniu tłumu powiedział: jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, jeżeli Baal, idźcie za Nim. Pierwsza Królewska, rozdział 18, werset 21. Tak więc w naszym procesie poznawania Bożej woli przychodzi czas na podjęcie decyzji. Nie możemy oczekiwać jakichś znaków czy nadnaturalnych objawień. Kiedy mamy do dyspozycji odpowiednią ilość czasu na rozważanie kolejnych kroków poznawania Bożej woli, dochodzimy do siódmego stopnia i po prostu podejmujemy decyzję. Analizujemy wszystkie informacje, które zebraliśmy do tej pory i wybieramy najlepszą możliwość. Oczywiście można podjąć złą decyzję, pamiętając, że łatwiej jest pobłądzić, kiedy zastanawiamy się zbyt długo. Jednak ostatni krok z całej serii ośmiu stopni stanowi ochronę przed ewentualnością, gdyby przydarzyło się nam podjąć niewłaściwą decyzję. Król Saul miał problem z podejmowaniem decyzji. Jednego dnia postanowił naśladować Boga, a już następnego postępował zgodnie z własnymi pragnieniami. Jednego dnia uczcił Dawida, dając mu miejsce blisko swojego tronu, a następnego dnia próbował przybić go do muru swoim oszczepem. Chcąc zabić Dawida, ścigał go po całym kraju. A później, gdy Dawid wyznał mu, że mógł go zabić, wówczas król uświadomił sobie, że sam Bóg musi prowadzić tego człowieka. Ale i tak po pewnym czasie ponownie zaczął ścigać Dawida. Z drugiej strony czytamy w Biblii o ludziach takich jak Daniel, którzy podejmowali słuszne decyzje i nigdy nie wycofywali się, niezależnie od tego, jakie mogłyby być tego konsekwencje. Gdzie leży przyczyna występowania tak skrajnych postaw? Dlaczego niektórzy ludzie są w stanie podjąć decyzję i trwać przy niej wytrwale, podczas gdy inni są tak chwiejni i niezdecydowani? Na pewno duży wpływ ma nasza osobowość, ale czy mamy być ofiarami tego, co dziedziczymy po naszych przodkach, nie mając własnego wpływu na podejmowanie decyzji i trwanie przy nich? Aby znaleźć biblijną odpowiedź na ten dylemat, przeczytajmy pewien tekst. Nawet nie podejrzewacie, że można go wziąć pod uwagę przy rozpatrywaniu zagadnienia związanego z podejmowaniem decyzji. A jednak ma on duże znaczenie w tej kwestii. Apostoł Paweł pisał do współwierzących: przeto umiłowani moi, jak zawsze nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni, z bojaźnią i zelżeniem zbawienie moje sprawujecie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia was i chcenie, i wykonanie. Filipa, rozdział 2, werset 12-13. Apostoł Paweł miał również problem ze swoją wolą. Opisał w Rzymian, rozdział 7, werset 18. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonanie tego, co dobre, brak. Paweł odkrył pewną prawdę o ludzkiej naturze, mianowicie, że łatwiej jest poznać Bożą wolę, niż wprowadzić ją w życie. Słowo wola w tym przypadku odnosi się do swobody w dokonywaniu wyboru. Paweł zauważył, że mógłby dokonać właściwego wyboru, podjąć dobrą decyzję, ale wprowadzenie tego w życie było dla niego czymś niemożliwym. Prawdopodobnie ten sam problem miał król Saul i dlatego był tak nikim niestały. Czasami odczuwał pragnienie zrobienia czegoś pozytywnego,
ale kiedy próbował wprowadzić to w życie, brakowało mu siły. Apostoł Paweł Filipian, rozdział 2, werset 13, zwraca uwagę na zdumiewający fakt, mówi, kto jest sprawcą siły naszej woli. Bóg, który sprawia ich chcenie i wykonanie. On pragnie nie tylko wskazać nam właściwą decyzję, ale również dać nam siłę do wykonywania tego, co wybrał dla nas. Czyż to nie brzmi strasznie? Czyż to nie brzmi jak herezja? Przypomnijcie sobie słowa Jozuego, który nie powiedział: wybierzcie dzisiaj, co chcecie robić. Powiedział: wybierzcie, komu chcecie służyć. Można by było tak powiedzieć: wybierzcie, czy imi chcecie być sługami. Pomyślcie przez chwilę o relacji pan, sługa. Kto decyduje o tym, co zrobi sługa? Pan czy sługa? Kto decyduje o tym, co sługa wybierze? Pan czy sługa? Sługa tak naprawdę ma tylko jeden wybór – zrezygnować lub pozostać sługą. We wszystkim innym to Pan podejmuje decyzję, a nie sługa. Jezus często posługiwał się obrazem relacji Pan-sługa w celu zobrazowania, jak funkcjonuje nasz związek z Bogiem i jaki charakter ma Królestwo Niebios. Mówił o sługach, którym Pan dał pewną ilość pieniędzy i pierwszemu 5 talentów, drugiemu 2 talenty, a trzeciemu tylko 1 talent. Mówił o niewiernych dzierżawcach, którzy zabili posłańców wysłanych przez właściciela winnicy, a na końcu zabili samego dziedzica. Opowiadał o sługach, których wysłano, by zapraszali gości na ucztę zorganizowaną przez króla. Mówił o sługach, którzy nie wiedzieli, kiedy powróci ich pan i dlatego musieli być ciągle gotowi na jego powrót. A podczas kazania na górze przedstawił uniwersalną i ponadczasową zasadę. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Mateusza, rozdział 6, werset 24. Jest to niemożliwe, aby jeden sługa służył dwóm panom, ponieważ to, co obaj panowie wybraliby dla swojego sługi, mogłoby być w sprzeczności z sobą. Sługa nie może służyć dwóm panom, ponieważ nie można jednocześnie ulegać wpływowi dwóch autorytetów. Nie możesz jednocześnie pracować dla dwóch konkurujących ze sobą firm. Jeśli ktoś próbuje być lojalny wobec konkurentów, to wtedy mamy tak zwany konflikt interesów. A gdy dochodzi do takiej sytuacji, jest to podstawą do rozwiązania umowy o pracę. Żaden człowiek nie może służyć dwóm panom. Jest raczej niemożliwe, by jednocześnie być obywatelem Stanów Zjednoczonych i Rosji. Podwójne obywatelstwo jest możliwe tylko dla dzieci, które urodziły się za granicą, ale kiedy osiągną pełnoletność, muszą podjąć decyzję. Żaden obywatel nie może służyć dwóm państwom. Nie jest możliwe, aby jednocześnie być kontrolowanym przez Boga i inną siłę. Istnieją tylko dwie siły, które mogą kontrolować człowieka. Jest to albo Bóg, albo szatan. Nie ma innej możliwości. W całym Piśmie Świętym znajdujemy tylko 2 ugrupowania. Mają one wiele określeń. Owce i kozły, mądrzy i głupi, sprawiedliwi i niesprawiedliwi, pszenica i konkol. Jedynie w 3 rozdziale Księgi Objawienia znajdujemy grupę ludzi, która znajduje się pośrodku. Letni, ale oni nie dostają zbyt dobrej oceny od Boga. Dochodzi nawet do tego, że Bóg wolałby, aby byli zimnymi. Letni jest gorszy niż zimny. Gorszą rzeczą jest siedzenie na płocie niż przebywanie po niewłaściwej stronie ogrodzenia. Bowiem jeśli się tam znajdziesz, zawsze możesz jeszcze się rozmyślić i przejść na drugą stronę. Ale jeśli zupełnie nie zależy ci na niczym, to jesteś naprawdę w niebezpiecznej sytuacji. Już niedługo letni będą musieli opowiedzieć cię, po której stronie chcą stanąć. Po stronie gorących czy zimnych. Nie ma jeziora z letnim ogniem dla letnich ludzi. Czy idea poddania się Bogu wydaje się wam dziwna i czy wzbudza was obawy?
Paweł Rzymian, rozdział 6, werset 16, również posłużył się relacją pan-sługa. Czy nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy też grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Na tym świecie nie mamy wpływu na to, czy będziemy przez kogo kontrolowani, czy też nie. Jedyny wybór, jakiego możemy dokonać, dotyczy tego, kto będzie nas kontrolować. Albo służymy grzechowi, albo sprawiedliwości, albo jednemu, albo drugiemu. W jaki sposób dokonuje się wyboru tego, czy będzie kontrolował nas Bóg, czy też szatan? Jak dokonuje się wyboru, która z tych potężnych mocy będzie rządzić naszym życiem? Jedynie przez wybranie społeczności z Bogiem lub przez jej odrzucenie. Niekoniecznie trzeba wystąpić przeciwko Bogu. Odrzucenie Jego kontroli dokonuje się poprzez nieopowiedzenie się za Nim. Rezultat niewybrania Boga pojawia się automatycznie. Jezus o tym tak powiedział. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Mateusza, rozdział 12, werset 30. Powoli zbliżamy się do końca rozpatrywania zagadnień związanych z poznawaniem i rozumieniem Bożej woli oraz Jego prowadzenia. Aby poznać wolę Bożą, musimy najpierw poznać samego Boga. Osobisty, żywy, codzienny z Nim kontakt sprawia, że możliwe jest nie tylko poznanie tego, co jest dobre, ale również znalezienie w górze źródła mocy, która umożliwi nam wprowadzenie tego wszystkiego w życie. Dokonuje się to przez codzienne przychodzenie do Niego, spędzanie czasu na poznawaniu Jego słowa, Jego życia i charakteru i przez komunikowanie się z Nim w modlitwie. W ten sposób poddajemy się pod Jego kontrolę. Bez takiej więzi z Nim nawet próba poznania Jego woli co do naszego życia staje się zupełnie bezcelowa. Bez Jego kontroli, bez Jego ducha działającego w nas nie będzie w nas ani chcenia, ani wykonania. I tak będzie zawsze. Jeśli jednak trwamy we wspólnocie z Nim, życiowe decyzje, które nam objawia, zostaną podjęte za sprawą Tego, który nas kocha i wie, co jest dla nas najlepsze. Jaka to ulga dla serca, gdy przychodzi czas na podjęcie decyzji. Dziękuję.